Pierwszy sezon Peacemakera, czyli spin-offu Legionu Samobójców, dobiegł końca. Teraz musimy porozmawiać sobie o wszystkim, co wydarzyło się w serii pilotowanej przez Jamesa Gunna, z uwzględnieniem przede wszystkim finału. Byliśmy bardzo podekscytowani i trochę zdziwieni, kiedy okazało się, że to Peacemaker pod dowództwem Jamesa Gunna będzie pierwszym projektem, który jest współpracą DC i HBO Max, który ukaże się w wersji serialowej. Jednak bardzo szybko James Gunn udowodnił, że potrafi pisać historie, w których jego dupkowate postacie mają przejść drogę dążącą do odkupienia. Peacemaker w 8 odcinkach pokazał po raz kolejny, jak szalone pomysły zagnieżdżone są w umyśle Jamesa Gunna, a jednocześnie udowodnił, że nawet z tak egoistycznej i popapranej postaci, jaką jest Christopher Smith, można zrobić bohatera albo też antybohatera, z którym wszyscy będziemy sympatyzować. Na jakimś poziomie. Cały ten serial to wielka droga ku przemianie Peacemakera. Ciągle jest tym samym dupkiem, ale zaczyna rozumieć emocje innych ludzi i zaczyna rozumieć wartość relacji tworzonych z innymi członkami drużyny. Ten serial pokazuje, że można połączyć brutalną komedię z rozwojem relacji pomiędzy grupą postaci, a także bardzo interesującym komentarzem. Jeśli jeszcze się nie zorientowaliście, ten materiał to materiał w pełni spoilerowy. Historia zawarta w serialu Peacemaker skupia się na tajnej misji, w którą zaangażowany jest m.in. Peacemaker, czyli Christopher Smith, a także drużyna zesłańców z Argus, która wysłana przez Amandę Waller ma rozwiązać zagadkę pewnej rasy kosmitów, którzy nazywani są Butterflies, czyli motyle. Okazuje się bowiem, że Butterflies przybyli na Ziemię w statkach kosmicznych i przejmują kontrolę nad ciałami ludzi, zagnieżdżając się w ich umysłach. Przez długi czas Butterflies są przedstawiani nam jako wielcy antagoniści, którzy chcą przejąć kontrolę nad światem, którzy przybyli na Ziemię po zniszczeniu ich planety, aby znaleźć nowe miejsce dla siebie i kontrolować rasę, którą zastali na Ziemi. Finałową misją naszej drużyny wyrzutków pod dowództwem Emily Hardcore jest zlokalizowanie i zabicie krowy Decau, czyli źródła pożywienia całej rasy motyli. James Gunn po raz kolejny użył bardzo podobnego motywu. W finale John Economos bardzo trafnie puentuje to, co zastajemy na ekranie, mówi, że to kolejne cholerne kaiju, tak jak w przypadku Starro, które widzieliśmy latem ubiegłego roku w Legionie Samobójców. Tym razem jednak to nie krowa jest głównym antagonistą, a maleńcy kosmici wyglądający jak połączenie motyli i ważek. To one po przejęciu kontroli nad ludzkimi ciałami są głównymi przeciwnikami naszej drużyny. Co ciekawe, wśród ludzi oddelegowanych przez Amandę Waller do tej misji znajdował się Morn. Pierwszy przywódca, a jak się później okazało, również ciało przejęte przez motyla. Jednak był to buntownik, który sprzeciwił się planom swojej królowej i który nie chciał dopuścić, aby plan przejęcia kontroli nad światem zakończył się powodzeniem. W finale dowiadujemy się, jaki jest prawdziwy plan motyli. Nie chodzi wcale o przejęcie kontroli nad całą Ziemią, ale nad ludźmi, którzy decydują o rozwoju planety, aby ta nie skończyła tak samo jak ich rodzinna planeta, ponieważ po przybyciu na Ziemię Butterflies zorientowali się, że również Ziemia jest na skraju zagłady. Tutaj mamy pierwszy ważny komentarz samego Jamesa Gunna. Zahacza o wątki proekologiczne i o wątki polityczne, co jest bardzo ciekawe, bo również w The Suicide Squad były podobne motywy mówiące o kontrolowaniu informacji, o trzymaniu pokoju za wszelką cenę i o tym, jak tak naprawdę działają tajne organizacje wewnątrz struktur rządowych. Tutaj natomiast Goff, czyli przywódca motyli, postanowił zaprosić Chrisa do przyłączenia się do ich planu. Peacemaker jest w końcu postacią, która chce utrzymywać pokój za wszelką cenę, niezależnie od tego, ile mężczyzn, kobiet i dzieci musi przy okazji zginąć. Taki sam sposób patrzenia na rzeczywistość mają motyle. Przejmują kontrolę wyłącznie nad ludźmi,
na pewnych stanowiskach, aby móc kontrolować to, w jakim kierunku zmierza Ziemia. I to właśnie w tym momencie na ekranie widzimy przemienionego Chrisa Smitha, który nie dba wyłącznie o pokój za wszelką cenę, ale dostrzega wartość relacji, a nie idei. Postanawia wybrać swoją drużynę, która na pewno ucierpiałaby, gdyby przyłączył się do motyli. Widzimy wyraźnie, że Peacemaker zaczyna dostrzegać wartość przyjaźni i związków. W całej tej podróży Peacemakera przez pierwszy sezon ważne są również trzy postacie. Po pierwsze, Ogie Smith, czyli ojciec naszego bohatera, White Dragon, neonazista, faszysta, który dowodzi grupą wyglądającą jak Ku Klux Klan. Ogie postanawia pozbyć się w końcu swojego syna, jednocześnie na końcu sytuacja się odwraca i to Christopher zabija swojego ojca. Pozbywa się jego ciała, ale Ogie nie opuszcza swojego syna, powracając w postaci ducha, który towarzyszy mu na każdym kroku i będzie podważał jego każdą decyzję i wyśmiewał się z tego, jakim człowiekiem się stał. To jest bardzo mocne nawiązanie do serii komiksowej, w której Christopher Smith słyszał swojego ojca za każdym razem, kiedy zakładał hełm. No właśnie, hełmy, bo ta seria pokazuje nam, że to nie jest tak, że Peacemaker ma jeden dziwnie wyglądający kask, ukośnik, hełm. Ogie Smith zaopatrywał go w hełmy, z których każdy miał inną funkcję. W serialu widzimy użyteczność tego Sonic Boom, ale mamy również m.in. hełm z X-Rays, czy lewitujący hełm, który odlatuje w finale. Ważną relacją jest ta pomiędzy Christopherem Smithem a Liotą Adebayo. Wszystko za sprawą ich rodziców. O Ogim i Christopherze już porozmawialiśmy. Jest to dupek, który wykorzystywał syna na każdym etapie swojego życia. Natomiast matką Adebayo jest Amanda Waller. Również zła kobieta, która posunie się do wszystkiego, aby tylko osiągnąć swój cel. Widzimy wyraźnie przez cały pierwszy sezon, że relacja, a właściwie przyjaźń Adebayo i Chrisa rozkwita i mimo pewnego zgrzytu na przełomie 7 i 8 odcinka, ta para już do końca będzie o siebie dbać, a Chris przyznaje, że Liotta jest jego BFF zaraz po Iglim. Duże zmiany następują również pomiędzy Emilią Hardcore a Peacemakerem. Emilia od samego początku uważa Christophera za dupka, ale już przed finałem zaczyna powoli zmieniać na ten temat zdanie, a w finałowych scenach widzimy, że wywiązuje się pomiędzy nimi głębsza relacja, bo to Christopher jest osobą, która jest przy Emilii cały czas w szpitalu. Co po raz kolejny pokazuje, że obie bardzo silne fizycznie i psychicznie postacie potrzebują jednak kogoś, kto mógłby ich wspierać. I wzajemne wsparcie jest również czymś, czego szukają. Jedyną postacią, która nie zmienia się przez całą tę serię, jest oczywiście Adrian Chase, czyli Vigilante. Jest on cały czas tym samym psychopatą, który nie rozumie absolutnie, jak działa świat i prawdziwa rzeczywistość. Co sprawia, że jest brutalnym comic reliefem i na razie dobrze, że zostaje w tej roli. Docenić należy również wszystkie sekwencje walk, bo te, szczególnie w finale, są naprawdę spektakularne. Finał, w którym Emilia, Chris i Adrian walczą z motylami na polu przed stodołą, jest naprawdę fenomenalna i dobrze wyreżyserowana. Mimo, że w całości dzieje się po zmroku, widzimy właściwie wszystko. Na koniec musimy wspomnieć sobie o niespodziewanym cameo, ponieważ w finale pojawia się Liga Sprawiedliwości, a właściwie jej część. Liga bez Batmana i Cyborga, a jednocześnie na ekranie widzimy wyłącznie Aquamana i Flasha. Liga zjawia się na miejscu misji już po wszystkim, a Peacemaker w końcu może powiedzieć to, co chciał od zawsze, czyli you are too late, fuck off. Chyba nikt nie spodziewał się, że w serialu o Peacemakerze pojawi się Liga Sprawiedliwości, a jednocześnie cameo zaliczą
Jason Momoa i Ezra Miller, a także po raz kolejny Viola Davis, która widzi na ekranie swoją córkę, która zdradza wszystkie tajne plany Argus, a także przekazuje prasie informacje o inwazji motyli. To zdecydowanie zmienia status quo nie tylko tej grupy w tym świecie, ale także całego Task Force X, czyli Legionu Samobójców w DCU, co pozostawia nas z pytaniem, co dalej? Ważne jest również to, że z odcinka na odcinek świat tego serialu się powiększa. Na początku Peacemaker i drużyna walczą z policjantami na posterunku, a w finale muszą zmierzyć się z ogromnym zagrożeniem z kosmosu. To sprawia, że posuwanie się tej fabuły wydaje się bardzo płynne, a jednocześnie w międzyczasie zawiązywanie się relacji między postaciami jest bardzo naturalne. Tu po raz kolejny widzimy, jak dobrze relacje między postaciami pisze James Gunn. Już w tym momencie wiemy, że serial doczeka się drugiego sezonu, nie wiemy natomiast kiedy i w jakim miejscu na osi czasu uniwersum filmowego uniwersum DC, ale miejmy nadzieję, że drugi sezon nie straci na jakości. Ważne jest również to, że w Polsce oficjalnie Peacemaker zadebiutuje prawdopodobnie 8 marca wraz z wejściem HBO Max do naszego kraju. Ja jestem bardzo zadowolony z tych 8 odcinków serialu Peacemaker. Mam nadzieję, że porozmawiamy sobie w komentarzach na temat całego tego sezonu. Czekam na Was, zostawcie swoją opinię, a my widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Trzymajcie się, cześć!